Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Ostatni temat, czyli szkiełko, jakie ostatnio myślę założyć na Samsungu Galaxy S10 z plusem, a mianowicie Domglass, czyli no, jedno z najlepszych, najdroższych szkieł do smartfonów z zagiętym ekranem. Jak wygląda Domglass? Akurat ja mam tą wersję taką bez lampy, ale lamp u mnie jest dużo, więc zobaczmy sobie pudło, jak to zwykle ładne. Ważne, żeby zobaczyć co w środku, bo tutaj teoretycznie jest coś, czego nie ma konkurencja. Mianowicie nie ma konkurencja tak fajnie zrobionej ramki montażowej, żeby łatwo i bezpiecznie zamontować te szkło. Widzieliście film, jak montowałem T-Maxa, zawsze mogą być jakieś wpadki. Domglass mamy prosto, mamy całą piękną instrukcję, jak zrobić, co zrobić, jak zamontować, więc zaraz sobie będziemy tym działać. Co w zestawie? W zestawie trochę rzeczy jest, może na razie rameczka na bok. Jest oczywiście, są stickery, jest aż trzy mokrych takich tych szmateczek, trzy suche szmateczki i mamy boczne takie absorbery, aby nam nie wyciekł nigdzie klej, czy nie zakleił nam w szczególności przycisków. Jest ochrona na głośnik. Tego nie było w żadnym innym szkle UV, czy też Mokolo, czy też T-Maxa, więc mówiłem, że trzeba na to uważać. Tu macie od razu takie zabezpieczenie, więc jest bardzo dobrze. W zestawie jest ramka montażowa, ale o niej za chwilę. Jest oczywiście szkło. Szkło, no ciekawe, w T-Maxie jest troszeczkę inne niż w większości tych klejonych UV, bo macie wycięcie na aparaty, czyli aparaty nie są w żaden sposób zaklejane. Od spodem macie delikatne kropeczki. Nie wiem, czy to będzie widać w aparacie, ale jest ich cztery, żeby po prostu miał na czym klej mógł osiąść i po prostu przy dociśnięciu nie wypływać, tylko zatrzymał się właśnie na nich. Też dobre rozwiązanie moim zdaniem. Jest więcej tubek kleju w razie ewentualnej wpadki. Są one dwie. No i sama ramka w całym montażu, którą zaraz będziemy składać, sprawdzić, będziemy zastanawiać się, jak to złożyć. Zobaczmy. Oczywiście telefon wchodzi do środka. No to dobra. Co musimy zrobić, żeby w ogóle to zamontować? Ja w ogóle sobie sprawdzić, jak w temacie głośniczka i ochrony. Zróbmy sobie w ogóle jeszcze okiem w instrukcję, jak to nam tutaj polecają go zasłonić. No, oczywiście speaker u góry. Wszystko się zgadza, dobrze pamiętam. No, domyślam się, że to coś będziemy mogli sobie dać nakleić tu i będzie nam chroniło front, tylko troszkę dziwnie, bo ja to źle włożyłem telefon, ale zaraz sobie popatrzmy. No nie, teoretycznie ma być głośnik u góry, a tą naklejkę musimy pocyrklować tak, żeby pasowało. No dobra, no to na razie zacznijmy sobie składać, oczyszczać, przygotowywać cały zestaw. No na pewno te absorberki, no to pójdą sobie na boczki, aby nam w żaden sposób klej nie zalał przycisków. A w sumie możemy nawet oczyszczenie zrobić już w ramce. Myślę, że nie będzie stanowiło to problemu. Nawet telefon bardzo ładnie i bezproblemowo. No, czy bezproblemowo? No. Trzeba absorbery przeciąć. Właśnie widzę po co. To już od razu Was uczulam. Najlepiej zrobić z nich dwa mniejsze. Teraz gdzie ja mam jakieś nożyczki? Trzeba sięgnąć. Na szczęście są w zasięgu mojej łapki, więc sobie przetnijmy je na pół. I wtedy one nam tu się zmieszczą. Wtedy telefon też bez problemu nam się zmieści. No nie pomyśleli trochę. Myślałem, że one będą dopasowane do długości. A nie są, o tak, jeżeli włożyłem, bo tutaj są takie wypustki na środku, no to fon by mi nie wszedł, mówiąc krótko. Ale gdy już sobie je włożymy, no tylko muszą, trzeba to odpowiednio wcisnąć, no to bez problemu mamy fona tam, gdzie być powinien, czyli zabezpieczony jest też, a ten jest trochę za długi, źle uciąłem, to go skróćmy. Jest zabezpieczenie, coś co ma wklej nam ewentualnie złapać jego nadmiary, żeby nie trzeba było czyścić całego fona. No to dobra, startujemy. Startujemy z zabawą w montaż szkła Domglass. Pierwsze co, oczywiście trzeba doczyścić ekran. Może mogliście coś mieć wcześniej, jakieś inne szkło, cokolwiek innego zamontowane. Trzeba wyczyścić ekran, aby nie było pozostałości tłuszczu, żadnych tego typu tematów, aby ładnie i bez problemu złapał
klej. Przykleiło się wszystko, wyglądało tak, jak się powinno. Następnie oczywiście na sucho trzeba zetrzeć wilgoć, która powstała, czyli najprawdopodobniej jakiś tam rodzaj alkoholu. Stawiam, że izopropylowy albo coś w tym stylu. Jak już to zrobimy, mamy już wstępnie wyczyszczony, przygotowany front prawie że do działania. Teraz wypadałoby oczyścić go z ewentualnych poproszków. Szkoda, że takie małe dostajemy tylko ochraniacze. No trudno. Mogłem wyłączyć też telefon, ale nie chciałem. Sobie przejedziemy cały ekran. On się i tak za chwilę powinien wyłączyć. Zrobić się czarny. No ale dobra. To już też mamy zrobione. Następna sprawa. Zabezpieczenie tego najbardziej newralgicznej rzeczy, której nie możemy zalać. A mianowicie głośnika. No. Całkiem spoko. Musimy sobie to trochę docisnąć. No, teoretycznie sugerowałbym użyć o, właśnie tego, w taki sposób to zrobić. No i świetnie. Nie ma szans, żeby jakiekolwiek cokolwiek nam tam wpadło, zanieczyściło głośnik, zalało, przestał działać. Wtedy ewentualnie jakieś są wymiany, a tak to wszystko jest ładnie, pięknie. Ja sobie jeszcze pod kątem wszystko oglądam i patrzę, czy gdzieś nie pozostały jakieś paproszki, które by irytowały. Paproszków brak, no to zakładamy drugą część ramki naszej montażowej. Zaraz tutaj tylko rameczka siedzi. Trzyma się tak, jak trzymać się powinna. Wszystko zabezpieczone. Bardzo dobrze. No to trzeba przejść do kleju. Oczywiście przed klejem możecie jeszcze włożyć od razu ten cyngielek, gdyż na nim będziemy opierać szkło. Jeszcze ostatni rzut oka. O, jeden proszek się pojawił. Żeby tutaj nic nie było. No i wypuszczamy klej. Więc najpierw odkręcamy dolną część. O, to wkładamy sobie tutaj. Zasadniczo możemy to wkręcić. No nawet w sumie nie. Tutaj w tym rodzaju się nie wkręca. No i wypuszczamy klej. Od góry klej wycieknie. Tylko właśnie nie może Wam uciec. Tak jak mi teraz uciekł. Ale sobie z tym damy radę. To jest zrobione. Troszkę mam problem, gdyż... Co tu się dzieje? Coś krzywo mi leży. Cała ramka, ale zaraz sobie z nią poradzę. Czym to spowodowane, nie wiem, ale na razie sobie jeszcze trochę przesuniemy, gdyż tu mi mała kropeczka kleju gdzieś uciekła. Dobra, to na razie mamy. Klej się trzyma. Trzeba przejść do szkła. Odklejamy osłonę, która jest tutaj z tyłu. Szkło nam się pojawia. Szkło umieszczamy na ramce, opieramy ją tu na dole, opieramy ją na górze, na tym patyczku, który tu będzie, pchnijmy sobie je troszeczkę w dół. No jeżeli mieliście idealny poziom, lepszy niż ja, no to przystępujemy do operacji spuszczania szkła. Robimy to w taki sposób, że kropla musi nam tutaj zjeżdżać w momencie, gdy dotknie. No, musicie sobie ją poprowadzić tak, żeby ona mniej więcej środkiem szła. Gdy dotknie nam szkło, robicie coś takiego jak ja teraz. I cała magia dzieje się automatycznie. Mianowicie klej się rozlewa. Przeważnie rozlewa się bardzo ładnie i dobrze. Zaraz sobie zobaczymy, czy tak będzie też tym razem. Dół się rozlał. Musimy jeszcze poczekać, aż klej dojdzie do każdego zakamarka z przodu. Parę sekund to trwa, więc tutaj się nie przejmujcie. Chwilę czasu trzeba poczekać, żeby to się ładnie ułożyło. Praktycznie można już zdjąć górną ramkę. Będziemy oglądać rozlewanie kleju. Czy rozleje się wszędzie tam, gdzie być powinien i tak, jakbym chciał, żeby to było. No jeszcze w oku aparatu chwilkę. Patrzmy sobie, czy gdzieś coś jest nie tak. Jeszcze parę sekund. Ostatnie miejsce. No i super, mamy klej. Mamy klej na domglasie, tam gdzie być powinien. Ja sobie jeszcze patrzę, czy gdzieś
nie wyciek, czy nie ma jakiegoś gdzieś problemu. Sorry, muszę się pogimnastykować, to może być dźwięk mój jest trochę słaby, ale jest ok. No to jeżeli to mamy, przechodzimy do wstępnego utwardzania. Czyli jak to ja zwykle mówię, około 20 sekund front, środek, dół. Później wyjmujemy telefon, oczyszczamy i robimy dalej to samo, tylko że już około 40 sekund. Więc ja to sobie przygotowuję, odpalam i zaczynamy świecić. Najpierw 20 sekund góra. Teraz przesuwamy lampkę na środek. Też około 20 sekund. I na sam dół. Też 20 sekund. Dobra, wstępne utwardzenie zrobiliśmy, czyli możemy wyjąć telefon z ramki. Jak to wygląda? Zaraz sobie szybko ocenimy. Ramka na bok, zabezpieczenie głośnika możemy zdjąć, głośnik oczywiście nietknięty. No i efekt, jak zawsze, w Domglasie praktycznie nie da się tutaj zbytnio źle tego zrobić. Trzeba mieć wielkiego pecha. Jakiś pęcherz powietrza musiałby się złapać przy puszczaniu szkła na front ekranu, ale przeważnie wychodzi to tak, jak być powinno. No dobra, co musimy teraz zrobić? Możemy sobie delikatnie przetrzeć boki. Ewentualnie, gdyby gdzieś tu jakieś pozostałości kleju gdzieś pozostały, coś w tym stylu, żeby nam tutaj one nie były, nigdzie się nie pojawiały. Jak już sobie to zrobimy, możemy przejść do ostatecznego utwardzenia. Mi się nigdzie praktycznie klej nie wylał, no i właśnie to jest plus Domglasa w porównaniu do Mokolo, ewentualnie T-Maxa. Tutaj prawie nigdy nie macie zabrudzonego telefonu, nie ma problemów, są te absorbery. No, cały zestaw jest dobrany tak, jak być powinien. No, trochę kosztuje, to fakt, ale no, jakość zawsze idzie w cenie. No, nie ma tak, że coś, co jest dobre, jest tanie, no, jest troszeczkę droższe. Też bardzo fajnie, idealnie przy aparatach tutaj wszystko ładnie wygląda. Dobra, to czyli utwardźmy już konkretnie. Około 3 razy do 40 sekund, żeby maksymalnie minuta utwardzenia była i praktycznie montaż zakończony. Więc zaczynamy, odpalam, utwardzamy. Najpierw góra. Okay, teraz środek. Też około 30 do 40 sekund. I dolna część również tyle samo, czyli około 40 sekund. I szkło mamy utwardzone, czyli praktycznie już nasze szkiełko nadaje się do użytku. Co możemy zrobić? Mamy jeszcze dwa pady mokre, więc możemy sobie wyczyścić szkło. Jeżeli Wam się gdzieś rozlało, no to użyć po prostu kolejnego, żeby nie mazać już klejem po smartfonie. To sobie pięknie wyczyszczymy. Szkło jest utwardzone, jak widzicie. Udało się chyba bardzo dobrze. Zero. Teraz jeszcze sobie ocenię. Najpierw wyczyśćmy je. Wpadek nie widzę, bąbelków nie widzę. Wszędzie trzyma, na rogach też jest założone, tak jak być powinno. No, czyli mamy efekt praktycznie, jakby go nie było. Pod palcem delikatnie je czujemy, ale to oczywiście większość takich szkieł się używa zawsze z etui. No myślę, że najważniejsze pytanie. Czytnik działa? Czy nie działa? Teoretycznie zadziałał, ale abyśmy tego sprawdzili dobrze, powinniśmy dodać sobie jeszcze raz nasz palec. Więc sobie dajmy odcisk palca. Czekajcie, to sobie tylko pin wpiszę. Musimy sobie usunąć jakiś. Dobra, usunę sobie praktycznie wszystkie. I dodamy ponownie. No, wystarczy ten jeden. I zobaczmy, jak będzie to wyglądało. Dodaj odcisk palca. No to lecimy. A nie, czekajcie, coś tutaj przekombinowałem. No, dobra, zczytał. Jedyne co widzę, to że musimy troszkę mocniej go docisnąć. Dobra, coś złapał. Dobra. Fakt, muszę dociskać go mocniej, to już pierwsza różnica, którą widzę. A zaraz okaże się, czy to jest tylko przy skanowaniu, tak? Dobra, robimy to oczywiście jak najbardziej niechlujnie, bo o to w tym chodzi. Właśnie, żebyście różnymi częściami palucha
dokonywali właśnie skanowania, bo wtedy jest szansa, że zadziała on najlepiej przy dowolnym jakimkolwiek ułożeniu palca, więc starajcie się właśnie zawsze, jak dodajecie te odciski, jakoś tak dziwacznie sobie układać te paluchy. No dobra, dodane. Czy działa? Chwila prawdy. O. Mydzi się trochę. Ale działa. Nie jest to może takie działanie, chociaż sobie zobaczymy, teraz sobie puknijmy w ekran. Naciśnijmy. No idealnie to nie jest. Mam wrażenie. Ale mniej więcej poziom takiego samego działania jak w innych szkłach klejonych UV, czyli w T-Maxie i w Mokolo też błędy były. Choć mam wrażenie, w tym Domglas może troszkę nawet częstsze. Albo po prostu tak niefortunnie to działa. Ale trzeba przyznać, no jak nie za pierwszym, to za którymś razem. No teraz może nie chcę. Działa. No więc dobra, no można powiedzieć, że czytnik chodzi, ale no, on jest upierdliwy, mówiąc krótko. Więc pod tym tematem nie ma co się tutaj... No, upierdliwy. No tyle. Nie jest to idealnie, ale jeżeli chcemy mieć dobrą ochronę ekranu, no to myślę, że tego typu temat mógłby być. Sprawdźmy sobie jeszcze kolorki. Oczywiście, jak to wygląda. Wygląda dobrze. Tak jak być powinno, czyli kolorystyka, jak dla mnie, jest zadowalająca. Przejdźmy sobie do jakiegoś tutaj pisania, wyszukiwania. Wszystkie przyciski, wszystko działa tak, jak być powinno. No to dotyk zawsze jest plusem tych rozwiązań klejonych UV. Tutaj jest praktycznie dotyk identyczny, tak jakby go nie było. No może trochę minus dla tego szkła, że tu jest wycięcie na te aparaty. Ja już widzę po przetarciu szmatką, że tutaj już coś się zbiera na kranicy. Jakieś ewentualne paproszki, no mogą być. No szkoda, że nie jest pełne. T-Max jest pełny i Mokolo też jest pełnym szkłem. Więc no tutaj taka mała różnica. Zobaczmy sobie jeszcze poziom czerni. Lustereczko, tak jak ma być. No więc myślę, że jest ok. Może mały minus za dziurki i że czytnik nie do końca super działa. Mam wrażenie, że chyba w T-Maxie i w Mokolo może częściej rozblokowywał lepiej, ale to myślę, że trzeba by to dłużej potestować i posprawdzać, jak to się ma. Dobra, tyle. Tak otóż to montuje się Domglas. Najprostszy w montażu, to prawda. Może z jakimiś małymi tutaj niesnaskami. Fakt najdroższy. Najłatwiej jest go zamontować. No plusem właśnie jest to, że jest ta cała ramka. Ona naprawdę mega ułatwia cały temat. No i tyle w temacie. Gdzie je dorwać? Oczywiście macie linki na dole. Macie jakieś pytania? Pytajcie. Oczywiście zapraszam do playlisty z akcesoriami. Tam też będzie film odnośnie, jakie etui pasują do tego szkła. No i cóż, na dzisiaj tyle. Whitestone Domglas dla Samsunga Galaxy S10 z plusem. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!